Hej, dzisiaj będzie kilka słów na temat tego, czym jest derealizacja i depersonalizacja. Zacznijmy od tego, że są to stany, które możemy zaobserwować w kilku różnych schorzeniach. I tak na przykład występują one w padaczce, w stanach migrenowych, pod wpływem substancji psychoaktywnych, takich jak na przykład marihuana czy LSD, ale też w depresji silnej, schizofrenii czy nerwicy. Jeśli chodzi o takie stany, nawet zdrowych ludzi to czasami dotyka i dotyczy też 50% populacji. Co jest istotne? Istotną kwestią jest to, że w stanach psychotycznych, w schizofrenii będzie to wyglądało troszkę inaczej. Ale może zacznijmy od tego, jak ogólnie wygląda depersonalizacja i derealizacja, czym to się różni. Stan derealizacji jest to taki stan, w którym świat dookoła staje się obcy, inny, widziany jakby z boku i w większości bez emocji. Możemy mieć wrażenie, jakbyśmy byli we śnie lub w jakimś filmie. U mnie najczęściej tak to wygląda. Jest to odczucie, że jakby nadal rozpoznajemy to, tak, że krzesło jest krzesłem, nasz dom jest domem i tak dalej. Natomiast mamy odczucie, że wszystko jest inne, nierealne. Ja na przykład często odbieram to tak, jakbym nie była w stanie dotknąć tego wszystkiego, że widzę, że to tam jest, ale jest zupełnie jakby za szybą. Właśnie troszkę jakbym to oglądała w telewizji. Ludzie sobie gdzieś przechodzą, coś niby się dzieje, ale jakby my w tym nie partycypujemy tak naprawdę, nie uczestniczymy aktywnie, tylko sobie jakby stoimy i patrzymy. Często możemy mieć odczucie, że właśnie przedmioty otaczające nas niby wiemy, jaką pełnią funkcję, ale ta funkcja wydaje nam się nie do końca zrozumiała lub jakaś zupełnie inna. Jest to, no najkrócej mówiąc, poczucie, że świat otaczający nas nie jest już realny i my nie jesteśmy tak do końca jego częścią. W przypadku schizofrenii i stanów psychotycznych derealizacja ma charakter głębszy, a mianowicie wtedy na przykład osoba może mieć poczucie, że cały świat nabiera magicznych zupełnie właściwości, innych związanych z siłami nadnaturalnymi, których w tym momencie tam nie ma. Jest to tylko i wyłącznie subiektywne postrzeganie danej osoby. I przede wszystkim jest to bardzo, bardzo mocne i w tej psychozie takie bardzo realne. Jeśli chodzi natomiast o depersonalizację, jest to związane z brakiem odczuwania siebie w sposób normalny. Również odczuwanie siebie jest zupełnie inne. Tak jakbyśmy byli dla siebie również w pewnym sensie obcy. Też patrzymy na siebie jakby jak aktor, nie do końca potrafimy się identyfikować z własnym ciałem. Często jest to tak, że na przykład mamy wrażenie, jakbyśmy to ciało opuszczali. W stanach psychotycznych również jest to dużo, dużo silniejsze. Możemy mieć odczucie opuszczania ciała, możemy mieć wrażenie, że nasze ciało jest obce, że na przykład dotykamy ręki, ona jest jakaś dziwna, nie nasza. Możemy mieć wrażenie, że do końca nie możemy się zidentyfikować z własnymi uczuciami, że one są jakieś tak naprawdę czyjeś inne. Przy czym nie mówimy tu typowo o na przykład sytuacji psychotycznej, że mamy wrażenie, że nasz wewnętrzny głos jest czyjś obcy i tak dalej, że ktoś nam coś każe. Tylko raczej o wrażeniu, że po prostu to, co jest w nas, nie jest tak naprawdę nasze. Jest jakieś takie oddalone od nas. Można mieć też w skrajnych przypadkach, i to często występuje w derealizacji psychotycznej, wrażenie, że odłączamy się całkowicie od świata, albo wręcz odwrotnie, stapiamy się w nim w jedność, tworząc no właśnie takie odczucie absolutnej unifikacji z wszechświatem. Tu trzeba uważać, bo jest to wrażenie bardzo podobne do sytuacji, jakie można otrzymać w przypadku bardzo głębokiej medytacji, kiedy w momencie wchodzenia już w jakby wyższe stopnie świadomości również czujemy połączenie ze wszechświatem, ale nie jest to stan chorobowy, czyli derealizacja, tylko jest to inne po prostu pojmowanie siebie, przejście jakby na następny poziom odczuwania. Także tutaj trzeba ostrożnie z takimi rzeczami. My mówimy o kwestiach typowo chorobowych, które mogą być wywołane przez dwa czynniki głównie. Albo neurologiczne, albo traumy. W przypadku traumy
No jest to oczywiste. Derealizacja występuje wskutek bardzo głębokich emocji, które człowiek chce wyeksportować i odciąć się od nich. Dlatego jakby się odsuwa, wszystko staje się obce. Jeżeli chodzi o czynniki neurologiczne, po prostu mózg przestaje jakby odbierać ciało i świat w taki sposób, jaki odbierał ze względu na receptory. I myślę, że to jest już bardziej skomplikowane, natomiast jest to do leczenia neurologicznego jak najbardziej. W przypadku traumy na pewno bardziej skuteczna okaże się psychoterapia. Derealizacja i depersonalizacja rzadko występuje całkowicie solo. Mamy coś takiego wyodrębnionego jak zespół depersonalizacji i derealizacji, ZDD. Natomiast jest on zazwyczaj jednak związany z którymś z tych schorzeń, które wcześniej wymieniłam. Czyli no właśnie w przypadku chorób takich jak migrena czy padaczka, no i oczywiście w schorzeniach natury psychiatrycznej, jak ładnie to ujął mój lekarz, czyli właśnie depresja, schizofrenia i nerwica. Tak to wygląda z grubsza. Są to takie stany, w których człowiek może czuć się nieswojo, może czuć się przerażony, bo czasami tak bywa, że jesteśmy wystraszeni tym, że nagle się odłączyliśmy od świata i od ciała i że nie możemy jakby no właśnie rozpoznać siebie w sobie i nie możemy do końca jakby wejść w życie normalnie, tak jak wchodziliśmy. Ale są też momenty, ja przynajmniej takie miałam, kiedy jest nam z tym dobrze, bo nie czujemy bólu, bo nie czujemy wtedy tak naprawdę zaangażowania, przywiązania, tego wszystkiego, co nam dolega. Tylko po prostu jakby odpływamy, jesteśmy odsunięci i w ogóle. Natomiast kiedy trwa to chwilę dłużej, zaczyna to być tak naprawdę bardzo dotkliwe, nie tylko dla nas, ale też dla naszych najbliższych, ponieważ zazwyczaj odczuwamy ich wtedy jako osoby obce. Nie potrafimy niczego do nich poczuć. Nie do końca umiemy się z nimi kontaktować. Także stany tak naprawdę takie, nawet jeżeli w tym momencie wydają nam się z jakiegoś powodu przyjemne albo są nowym doznaniem, są jak najbardziej do leczenia i dobrze by było informować o nich koniecznie lekarza. I dlatego też, kiedy ktoś ma skłonności, zwłaszcza kiedy ktoś ma skłonności, absolutnie odradzam substancje psychoaktywne. Naprawdę wiele osób do mnie pisze, że jaranie gandy ich uspokaja. Już pomijmy w tym momencie, czy jest to legalne, czy nielegalne, ale to jest naprawdę, słuchajcie, niezdrowe, bo można sobie fundnąć pogłębienie stanu jakiegoś, albo wręcz wejść w stan psychotyczny i to wtedy naprawdę będzie niefajne. To jest po prostu granie warta świeczki. Można sobie potem tak przejarać mózg, że nie wygląda to fajnie i potem się okazuje, że siada nam pamięć krótkotrwała, siada nam bardzo wiele różnych rzeczy, więc ja naprawdę wszelkiego rodzaju używki typu narkotyki bardzo gorąco wam odradzam. Oczywiście w każdej sytuacji, nie tylko w momencie, kiedy mamy zaburzenia psychiczne, ale w tej sytuacji zwłaszcza. Po prostu nie fundujmy sobie większej huśtawki niż jest to konieczne. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Postaram się dostarczyć wam materiałów więcej. Natomiast te podstawowe oczywiście jak zawsze znajdziecie w linku pod filmem. Trzymajcie się serdecznie. Pa, pa!